Cześć Miśki, prosiliście mnie wiele razy, bym nagrał Draw My Life. Myślę, że nigdy w sumie nie będzie ani dobrej, ani złej chwili do zrobienia tego, dlatego uznałem, że w sumie czemu nie dziś? Będzie to jednak historia z morałem, że nie jest ważne to, co przeszedłeś, ale ważne jest to, jak sobie z tym poradziłeś. O, to ja. Ale wiem, spokojnie, że nie widać. Jestem tam. Można powiedzieć, że byłem dość kulturalnym przed dzieckiem, bo mama mówiła, że jakimś dziwnym trafem nie było widać praktycznie ciąży. Fakt jest taki, mamuśka, że byłaś i jesteś mega cienka, buziaczki dla ciebie. Urodziłem się na świat z dość dużymi oczekiwaniami od świata, gdyż jak jeszcze się mościłem wygodnie w brzuchu mamy, to oczywiście modne były wtedy jakieś wróżby, kto to się urodzi. Za każdym razem wychodziło chłopiec, który zadziwi świat. No czyli zaczynamy życie na poziomie bardzo trudnym. Let's go! Widzicie tą kropkę? Poczekajcie, przybliżę ją. O, ten pypek to ja. Widzicie, jaki jest zadowolony? Przyszedłem na ten świat 30 kwietnia 93 roku jako dość radosny berbeć od tutaj, w dzielnicy, która później okazała się być najbardziej niebezpieczną dzielnicą Bydgoszczy. No level hard, okej, lecimy, nie? Gdy podrosłem troszeczkę bardziej, poszedłem do przedszkola, a raczej pojechałem, gdyż mama pracowała na drugim końcu miasta i nie zdążyłaby mnie po prostu odebrać z tego, które znajdowało się obok mojego bloku. Więc codziennie rano wstawałem bardzo wcześnie i jechałem 20 km. Niestety traf chciał, że miałem chorobę lokomocyjną, więc wiele z podróży kończyło się w bardzo fuj sposób. Po jakimś czasie mama wymyśliła zabawę, by odciągnąć moje myśli od jazdy, żebym liczył samochody o różnych kolorach. Z tego co pamiętam, naliczyłem ich bardzo dużo. Bardzo często też rozmawiałem z mamą podczas jazdy i tłumaczyła mi otaczający świat, którym no w sumie do dzisiaj jestem zafascynowany. A w samym przedszkolu? No jak to w samym przedszkolu? Wszystkich historii, kochani, tutaj nie będę przytaczał, bo te najśmieszniejsze poruszyłem w odcinku, w całym odcinku na YouTubie, jednak nie opowiadałem wam paru. Pewnego dnia mama niosła mnie do przedszkola na rękach, zobaczyła to pani przedszkolanka i powiedziała: nie jesteś za duży, żeby mamusia cię nosiła? Wziąłem oczywiście to do siebie, uniosłem się dumą i od tamtej pory mama nosiła mnie tylko do krzaków, które nie były widoczne z okiem budynku. Pewnego dnia też zauważyłem, że starszaki mają lepsze zabawki, więc wykminiłem sposób, że skoro starszaki praktycznie kończą jedzenie jak my zaczynamy, to jak bardzo szybko zjem i ustawię się w kolejce z ich grupą, to prześliznę się do lepszych zabawek. Nie inaczej, udało się. Po pewnym czasie wychowawczyni grupy starszaków, jak sprawdzała obecność, pytała się tylko, czy mamy tutaj jeszcze kogoś. No i oczywiście dostrzegała moją uśmiechniętą, konspiracyjną buzię, jednak nie wysyłała mnie do niższej grupy i pozwalała zostać i bawić się tymi super zabawkami. Często z przedszkola odbierała mnie też babcia. I nigdy nie zapomnę chodzenia na lody, czy zaszczepienia we mnie tego, co potem zdefiniowało troszeczkę całe moje życie, czyli rysowania i pogoni za wiedzą. Graliśmy razem w Państwa Miasta, gdzie babcia oczywiście mogła to robić za pomocą własnej wiedzy, a ja dostawałem encyklopedię, taką książkę, kochani, bardzo dużą, z której oczywiście szukałem różnych terminów na daną literę. Jednak to właśnie od niej dowiedziałem się, że był taki twórca jak Picasso, który rysował dziwne bohomazy. Więc razem z nią rysowaliśmy jakieś stwory. Nie musiało być to do niczego podobne, a miało wyrazić kreatywność. Po latach przyznam, że babcia była mega w rysowaniu, a jej rysunki, jak teraz sobie o tym przypomnę, robiły serio duże wrażenie wtedy, no i dzisiaj. Kolory, blendowanie kolorów, no jednym słowem szacuneczek babunia. Potem zacząłem oczywiście rysować wszystko. Po fascynacji czterema pancernymi rysowałem czołgi, helikoptery, maszyny wojskowe, żołnierzy, samochody, no wszystko co miało mechanizmy. Też mi mamcia przypomniała historię, jak kiedyś poszedłem z nią na lokalny rynek po warzywka i owoce i zaczepił nas jakiś przypadkowy handlarz. Wiecie, tam handlowali, moi drodzy, ludzie, którzy mieli gdzieś tam w okolicy miasta swoje własne ogródki, czy sady, czy inne duperelki. Spytał się ów handlarz mojej mamy, czy może wykonać mały test i poprosił ją, żebym przyłożył swój kciuk do jego kciuka. No nie mogłem, choć starałem się z całych sił. Wtedy ten pan powiedział do mojej mamy, że mam ponadprzeciętne zdolności paranormalne. W to, kochani, nie będę za bardzo wnikał. Od najmłodszych lat miałem sąsiada Jarka, a w sumie to od jego najmłodszych lat, bo gdy dowiedział się, że moja mama urodziła i jest już w domu, to on mając 3 lata pozbierał wszystkie swoje zabawki i przyszedł się ze mną bawić. No ale nie spodziewał się, że moja mama przyjechała z noworodkiem i że będę małym pędrakiem bez możliwości zabawkarskich. Ale Jarek był dla mnie jak taki troszeczkę starszy brat. Tak, też mnie wkurzał. Gdy on już chodził do szkoły, a ja do przedszkola jeszcze, to mówiłem mu, że bardzo, ale to bardzo chcę chodzić już do szkoły, bo tam musi być super.
popatrzył na mnie z wyższością i powiedział: oj, nie chcesz, jeszcze pożałujesz tych słów. Jak bardzo się nie mylił. Mimo, że na początku chodziłem do podstawówki z moją sąsiadką Agatą, która mieszkała na parterze i codziennie przychodziła z wielkim tornistrem do mnie, do szkoły, no to było dość spokojnie. Miałem też dwójkę kolegów, z którymi byliśmy zafascynowani gotikiem, przez którego oczywiście zostałem grafikiem 3D, jak wiecie i aktualnie robię w grach. No i byliśmy jeszcze, kochani, zafascynowani battlebotami, więc no przerabialiśmy nasze samochodziki na pilota, na maszyny grozy i walczyliśmy nimi. Najśmieszniejsze było to, jak po prostu był jakiś konflikt łącza i wszystkie ruszały, a jeden zostawał. Układaliśmy też klocki i budowaliśmy makiety do figurkowej gry Władcy Pierścieni, którą wtedy można było kupić w gazetach w kiosku za, no wiecie, pierwszy numer 5 zł, a kolejne już droższe. Moja mama była bardzo z tego zadowolona, gdyż... Oczywiście w dużym pokoju na dywanie rozkładaliśmy kamienie pełne piachu, jakieś groty robiliśmy, walczyliśmy razem na miecze, czy toczyliśmy wojny na pistolet, na kulki z innym placem zabaw. Aż do chyba trzeciej klasy. Gdy ów koledzy mnie pobili bez żadnego powodu. Od tamtego czasu w szkole już było tylko gorzej, ale przejdźmy do życia. Często pytaliście się mnie, dlaczego często mówię o mojej mamcie, a nie mówię o tacie. No to teraz poznacie jako historię, bo też jest w sumie dosyć ciekawa. Ojciec zawsze zabierał mnie na różnego rodzaju wycieczki do lasów, pod namioty, uczył mnie jak robić łuki, nie miał problemu, żeby dać mi nóż do ostrzenia patyków na kiełbasy, pokazywał, jak się rozpala ognisko, jak się łowi ryby i ogólnie był najlepszym kierowcą autobusów, którego chyba znała cała moja miejscowość. Może to wyglądać fajnie, no jednak rzeczywistość nie była tak kolorowa. Był z niego dobry znajomy dla innych, ale fatalny ojciec. Nie chcę wchodzić tutaj za bardzo w szczegóły. Więc wróćmy do szkoły. W gimnazjum koszmaru był ciąg dalszy. Choć z przedmiotów byłem średni, to z plastyki, muzyki i informatyki same szóstki. No ale ciężko nie dostać szóstki z infy, gdy robisz kartki świąteczne w pęcie. XD. Nawet gdy mieliśmy zaśpiewać hymn polski na muzyce na ocenę, to po moim skończonym występie pani z oczami jak pięciozłotówki powiedziała: audiolog, szóstka, dlaczego ty nie chodzisz na kółko muzyczne? Zapraszamy. No i szczerze to nie chciałem dawać oprawcom kolejnego powodu do wyśmiewania się ze mnie. Nie interesowałem się piłką nożną, a wyczynową jazdą na rowerze. Nie interesowałem się paleniem papierosów, a robieniem rzeczy na komputerze. Więc naturalnie byłem wyrzutkiem. No ale nic to. Ojciec był zapalonym fotografem, więc cały mój hajs z komunii no, poszedł oczywiście na aparat cyfrowy, którym dziwnym trafem on tylko używał. No ale powiedział, że bardzo mi się przyda. I też mój ojciec miał zainstalowanego Photoshopa, którym i ja się zainteresowałem. A że YouTube dopiero zaczął wchodzić i pojawiły się jakieś tam pierwsze tutoriale, jak coś zrobić, no to w błyskawicznym tempie zacząłem tworzyć coraz to nowe efekty, grafiki, tapety, motywy do telefonów. Tak, widzowie, kiedyś można było sobie samemu zrobić motyw do telefonu w Photoshopie do swojego super mega Sony Ericssona K500 i na przykład. Jako iż w szkole miałem jednego kolegę, też wyrzutka z niewiadomych powodów, to razem spędzaliśmy dnie na rozmowach o grach komputerowych, o nowej grafice, jak gry będą wyglądać w przyszłości i tak dalej. Ja byłem zafascynowany technologią, a on samymi grami. Tak, to ten sam kolega, co uznał, że wsadzi płytę od playa do kompa, bo mu szybciej chodzą. Polecam ogólnie śmieszne historie ze szkoły, dosyć fajne tam śmiesznostki powrzucałem. Gdy przyszedł koniec gimnazjum, to oczywiście wszyscy ryczeli, jak to źle, że już trzeba się rozstać i tak dalej. No poza dwójką, mną i Godłem, czyli moim kolegą. My byliśmy najszczęśliwsi na świecie. Jako iż w rodzinie się nie przelewało, to praktycznie każde wakacje spędzaliśmy pod namiotami, ale nie zrozumcie mnie źle. Serio, kocham namioty, a szczególnie gdy napierdzielają burze. No jednak przyszedł czas na szkołę średnią. Wtedy też zacząłem się bawić profesjonalnie w airsoft. Wiecie, pistolety na kulki, no i z tego co pamiętam, to w najlepszym momencie drużyna, której byłem dowódcą, liczyła z 60 osób wraz z teamami ściśle z nami współpracującymi, wiecie, oddziałami snajperskimi, oddziałami wsparcia i tak dalej. My, jako my, zajmowaliśmy się rozpoznaniem, czyli pierwszą linią ataku, szybcy i niebezpieczni. A co do szkoły średniej? No właśnie, trzeba było iść na badania wstępne. Do elektronika nie było jakichś tam większych wymogów, ale do poligrafii cyfrowej trzeba było mieć pobieranie krwi. Czy nie ma jakichś przeciwwskazań do pracy z farbami? A ja panicznie się tego bałem i chciałem zrezygnować. Ale jak to zrobiłem? Nie pamiętam. Traf chciał, że dostałem się akurat do tego technikum, które wybrałem na pierwszej liście, czyli
Technikum poligraficzne o kierunku technik cyfrowych procesów graficznych. W skrócie, robienie lasek w Photoshopie. Nowo otwarty kierunek, a ja byłem pierwszym rocznikiem, dlatego uczyli nas troszeczkę poligrafii analogowej, czyli maszyn drukujących, jak są zbudowane, jakie są obciągi gumowe, jakie są rolki techniki druku i trochę nauki programów typu CorelDRAW i Photoshop. Szczerze, to było to, czego potrzebowałem. Tak jak przedmioty ogólnokształcące, dalej szły mi jak krew z nosa, to wszyscy nauczyciele od przedmiotów technicznych i artystycznych mega mnie lubili. Przez pryzmat zaangażowania po pierwsze na lekcjach, no i mojej wiedzy, jaką już przyniosłem przez te lata robienia w Photoshopie, jak byłem w gimnazjum. Nawet gdy moja mama była wzywana przez wychowawcę, bo nie byłem zbyt szkolny, tak to mogę powiedzieć, to mówił, że jestem jedyną osobą w tej klasie, która faktycznie ma talent. Miałem tam też w technikum dwóch kumpli, Kubę i Adiego. Adi, żeby było śmieszniej, chodził jeszcze ze mną do przedszkola. Jednak to z Kubusiem spędzałem więcej czasu i wzajemnie zaraziliśmy się już do szpiku kości kulturą hip-hopową. Wiecie, szerokie spodnie, graffiti, taniec na ulicy w gronie hip-hopowców, tworzenie muzyki, freestylowanie. Niejednokrotnie zrywaliśmy się ze szkoły, żeby nagrywać filmiki z tańców i wrzucać na YouTube'a. Więc moi drodzy, byłem tutaj zanim większość aktualnych YouTuberów się w ogóle urodziła. Wtedy też ojciec kupił mi pierwszy tablet graficzny. A jak ja, to i Kubuś sobie kupił. Próbowaliśmy wtedy coś rzeźbić w ZBrushu, no ale wtedy był to program tak trudny, że naprawdę niewiele potrafiłem tam zdziałać i osobiście przyznałem, że jestem do tego za głupi. Poznałem tam też swoją pierwszą dziewczynę. No ale nie ma w sumie co do tego nawiązywać, bo mnie zdradziła. W technikum też spróbowałem po raz pierwszy marihuanę. I choć nie palę już z dekadę, to dalej twierdzę, że jest to lepsze niż alkohol, jednak pamiętajcie kochani, że nie warto sięgać ani po jedno, ani po drugie. Wielu moich znajomych przegrało z życiem właśnie idąc w używki. No i wszystko było super do momentu jak zachorowałem. W sumie nie wiadomo na co, coś z serduchem było, ale później wszystkie nagle okazało się, że wyniki wychodzą zarąbiście. No i przez to niestety miałem również bardzo długą przerwę w szkole. A jak możecie pamiętać z moich shortów, no, to gdy przyszedłem do szkoły, to pierwszego dnia matematyczka wystawiła mi 11 jedynek. W pierwszy dzień, bo bardzo dobrze wiedziała, że grozi mi wtedy jedynka z fizyki, no zresztą z tego przedmiotu każdemu groziła jedynka, no i z Polaka. Szkoda, że wtedy nie wiedziałem o swoich prawach. No i oczywiście nie zdałem. Dupa. Gdy powtarzałem rok, od razu zakolegowałem się z dwójką innych ziomeczków, Filipem i Siarą. Podbyłem do dwójki ludków stojących na uboczu i zapytałem się, siema panowie, co tam lubicie robić? Odpowiedzieli jednogłośnie, no w sumie to jarać. No to mamy jakieś wspólne zainteresowania, odpowiedziałem. O dziwo nawet polonistka, która mnie uwaliła i była największą kosą w szkole i była moją nową wychowawczynią, totalnie nie naśmiewała się ze mnie przez to, że nie zdałem. Jedyne co powiedziała do mnie i do paru ziomków, co też nie zdali klasy, witam klasy oraz nowych spadochroniarzy, a potem i tak cisnęła wszystkich równo niezależnie czy spadli czy nie. Jako iż kochałem rysować, dzięki babunia, to rysowałem zawsze, na każdej lekcji, a moje zeszyty wyglądały mniej więcej w ten sposób. Jednak polonistce się to nie do końca spodobało i kiedyś rzuciła do mnie tekstem: nie rysuj audiolog na lekcji, skup się, artystą i tak nie zostaniesz. Oj, kochani widzowie, bardzo dobrze znacie ten cytat. Aż nadszedł czas praktyk, gdzie poznałem swoją drugą nową mamę, szefową, no i szefa. Bardzo lubiłem tam chodzić, nawet niejednokrotnie dzwoniłem do szefowej, że nie chce mi się iść do szkoły i czy może napisać usprawiedliwienie, a ja do nich wpadnę popracować. Szef był twardy. Ale ja przez te wszystkie lata poniżania w szkole przez pseudo kolegów czy nauczycieli wyrobiłem sobie twardą skórę. Więc gdy pierwszy raz szef się na mnie wydarł, a ja na niego, zobaczył, że ma gościa prawilnego. Mega się dogadywaliśmy i często opowiadał mi historie swoje z wojska, czy tłumaczył jakieś triki drukarskie, błędy, zabierał na różnego rodzaju roboty, często też w drukarni razem wcinaliśmy sobie obiadki. No i tam też poznałem ich syna, młodego, którego mega polubiłem, a on chyba też mnie, bo nie minął miesiąc, a jak ja nosiłem irokezę w szkole, to i młody zaczął. Jego mama, szefowa, mu początkowo nie pozwalała, ale powiedział jej, że skoro audiolog nosi, to ja też mogę. Dołączył nawet do mojej drużyny airsoftowej jako snajper. Skubany faktycznie potrafił wszędzie wleść, a teraz się spasło. Nawet z ojcem się zacząłem dogadywać. Z rana waliliśmy razem kawki, wiecie, zaczęliśmy rozmawiać. No ale po tych dwóch tygodniach od tego dogadywania się umarł. Pracował wtedy na tirach, przed wyjazdem usiadł do kompa, zrobił sobie kawkę, no i zawał serca.
Do dziś pamiętam, jak rano miałem ojca, a wieczorem wracałem tylko z jego kurtką, wiedząc, że już nigdy nie będzie lepiej między nami. Gdy była jego stypa, dowiedziałem się w ogóle i poznałem swoją przybraną siostrę z pierwszego małżeństwa ojca. Głupia, wesoła kulka, starsza ode mnie chyba o 10 lat. No czyli idealnie, oczywiście zaczęliśmy się razem dogadywać. Nawet gdy wróciłem do technikum, byłem zaskoczony moją polonistką, która wpuściła ludzi do klasy i powiedziała, żebym zaczekał, bo chce ze mną porozmawiać. No wiecie, myślałem, że jakiś opierdziel. A wtedy podała ona mi rękę na osobności i powiedziała, że mi bardzo współczuje. Szczerze, ludzki gest to była ostatnia rzecz, jakiej się po niej spodziewałem. Do tej pory była po prostu jędzą. No i jakoś tam dalej to życie się toczyło. Poznałem dziewczynę, no ale też mnie zdradziła, więc nie ma co kontynuować tej historii. Wtrącę tylko, że dzień po zerwaniu, jak poszedłem z Filipem, z ziomkiem oczywiście z technikum na koncert, to ją zobaczyłem z nowym chłopakiem. Dzień po zerwaniu. Kumpel jak go zobaczył, to się piwem zapluł ze śmiechu. W trzeciej klasie baba od Angola zawodowego oblała mnie po złości. Polecam tą historię, bo większego chamstwa na serio ze świecą szukać. I słuchajcie, baba od Angola zawodowego, powtórzę, gdzie ja od 6 lat już po angielskim photoshopie latam. No ale nic, wakacje są od leniuchowania, więc przyszedłem na poprawkę w sierpniu i bez uczenia się nagle przy komisji i innych nauczycielach z angielskiego dostałem 4. No cóż, no a później były co? Matury. Na polaku mówiłem o apokalipsie wikingów, na angielskim o domach, które wyglądały jak kupa, a na matematyce byłem łop kupkany, bo do dzisiaj nie wiem, co to jest delta. Na egzaminie zawodowym zdałem chyba w sumie jako jedna z 4 osób na ponad 20-osobową klasę. Wiecie, no ten zły i najgorszy, nie? Tak, co wyciągnął maksimum punktów na zawodowym. No ale mniejsza. Gdy wreszcie zacząłem najdłuższe wakacje w moim życiu, to totalnie nie chciało mi się iść na studia. Roboty miałem już w drukarni pewną, wiedziałem, co chcę robić, no to po co dalej, nie? No ale pojawiła się ona, cała na biało. Mamuśka moja kochana. Ej, jest fajny kierunek, studiów, wzornictwo, przemysłowe, pojutrze są egzaminy. Idź, idź stąd. Ech. No ale nie mam żadnych ołówków. To ja ci kupię. No i wiecie, totalnie, na totalny odpierdziel uznałem, dobra, niech będzie dla świętego spokoju. Ubrałem gajer z matury, wziąłem te pierdoły, co mi mama kupiła i polazłem. A tam artyści, kutwa mać, wszyscy kolorowi, jakieś teczki, ołówki przepasane jak naboje na klacie, węgle, gumki we wszystkich kolorach i kształtach. No i ja. Janusz w garniaku z reklamówką przyborów do podstawówki. No nic. Zobaczymy, co tam dają. Wpuścili nas, usadzili w ogromnym kółku i każdy miał rysować martwą naturę, jaka znajduje się w środku. Jakieś krzesła, parasole czy coś tam. Pierwszy raz siedziałem przy sztaluze. Tak, chciałbym to wtrącić. Wyciągam oczywiście te ołówki o różnej twardości. 2H, HB, 2B. No a to wszystko rysuję tak samo, wiecie. Zestaw standardowych ołówków z Carrefoura za 2 zł. No to zacząłem ludzi podglądać, co tam robią. Ci jakieś wyciąganie palców, ołówków, jakieś kurde wygibasy. No a ja, jak to ja, dubałem po swojemu. Potem było drugie zadanie. Stworzyć sześcian z papieru, wyobrazić sobie, że go ciachamy raz nożem i zrobić potem te 2 połówki. No przede mną siedział jakiś artysta. Zrobił tyle cięć, byleby zaimponować, że się nie dostał. Wiecie, miało być jedno cięcie, a nie wiele. No i potem, kochani, oczywiście dostałem się na studia. Tylko że na tych studiach stało się wszystko to, co było gwoździem do trumny tego, jakim teraz jestem. Pominę fakt, że wyglądałem tam totalnie niepasująco. Wyobraźcie sobie artystów, takich typowo, wiecie, artystów, włoski, ciuszki designerskie i tak dalej. No i mnie, miks hip-hopu z airsoftem i rokes na głowie, kurtka wojskowa, spodnie szerokie hip-hopowe i buciory wojskowe, nie? Tak, no i do tego 193 cm wzrostu. Wyglądałem jak słoń w składzie porcelany. No i znowu w sumie, tak samo jak w technikum. Nie miałem totalnie problemu z technicznymi rzeczami typu struktury metali, stopy, procesy odlewnicze, użytkowość przedmiotów, znajomość tworzyw sztucznych, procesy produkcji, degradacji, wytrzymałości, ości, kości i tak dalej. Do dziś ta wiedza w sumie jest ze mną za pan brat, no bo tak naprawdę, wiecie, no jak pracuję w branży gier komputerowej i wykonuję materiały, no to muszę znać strukturę i jak te rzeczy się niszczą, żeby później tak naprawdę nadać odpowiedni kolor modelom. No jednak była też druga i trzecia część tej układanki.
Druga, czyli przedmioty designerskie, wymyślanie konstrukcji, działania rzeczy, ergonomii. I z tego szło mi kozak. Nawet rysunek podkręciłem do poziomu całkiem niezłego i przerzuciłem się na węgle i suche pastele. I przede wszystkim czarne kartki. Wolałem jakoś rysować w negatywie wszystko. Ot, dziwak. I przedmioty artystyczne jeszcze były, jak ja to określam, z dupy wyjęte, prowadzone przez ludzi nawiedzonych. Czyli wiecie, artystów. Czemu ta dziura jest w tym miejscu? Przesuń ją o pół centymetra. A jak się spytasz dlaczego, to tak to wygląda lepiej. Okej. Okay. Mieliśmy też projektowanie 3D. To znowu obudziło moje marzenia, kochani, z dzieciństwa, by robić rzeczy w 3D. Jednak tutaj były typowo CAD-owe rzeczy, czyli wiecie, modelowanie inżynieryjne, różnego rodzaju mechanizmów czy kształtów. No i to mnie troszeczkę pochłonęło. Ogarnąłem licencję studencką tych programów i w domu napierdzielałem ostro wszystko, co się dało. A czego się nie dało, to próbowałem na wszelkie możliwe sposoby. Także drugi semestr zaliczyłem już po drugim tygodniu zajęć. W sensie semestr tylko się zaczął, a ja już miałem ocenę końcową i nie musiałem chodzić. No niestety, jakoś na drugim roku zobaczyłem, że te studia to troszeczkę ściema i tak szczerze to po nich nic nie osiągnę, tym bardziej, że nasza uczelnia miała podpisaną współpracę z jedną z większych firm produkujących pociągi i szukali stażystów. No tak, nie wzięli najlepszego studenta z 3D, który dawał korepetycje wszystkim. Dlatego zacząłem uczyć się Blendera i uznałem, że chcę poznać wszystkie możliwe tajniki 3D. No i niestety wtedy też poznałem moją Nemezis. Była tam na moim roku najśliczniejsza dziewczyna, jaką widziałem na oczy, którą w jakiś dziwny sposób udało mi się poderwać. No i była to moja, kochani, druga połówka. Ten sam poziom żartów w rysunku biła mnie na łeb, na szyję. Gdy wychodziłem z pokoju i przychodziłem, ona się chichrała na łóżku z niecną miną. Ja patrzyłem na monitor, a tam na tapecie narysowała w małym rogu siebie z napisem siemanko. No i wtedy życie faktycznie zaczęło układać się niedobrze, a jedwabiście. Po tylu latach poniżania przez uczniów, nauczycieli, szufladkowania, braku wiary społeczeństwa, miałem jeszcze większą motywację do działania. W końcu to się we mnie urodziło. Wiedziałem, że to jest to i nie chcę nic innego. Dziewczyny ze studiów same przyznały, moje koleżanki, że na początku, gdy nas widziały, to żygały tęczą, ale gdy faktycznie zobaczyli, co nas łączy, to zazdrościli nam tak szczerego uczucia. Zrezygnowałem z airsoftu, zacząłem jeszcze bardziej przykładać się do grafiki CAD-owej, gdzie wiedziałem, że jest tego dobry hajs i można daleko zajść. Zacząłem jeszcze dodatkowo streamować i ona też. Tak, tutaj zaskoczenie, kochani. Byłem jednym z kojarzonych w sumie streamerów na polskiej scenie. Nawet niektórzy widzowie w audiologu poznali starego streamera po głosie i pisali mi na PW, czy ja to ja. No i jednym słowem, był to moment, gdzie nareszcie mogłem opuścić gardę. I to był błąd. Jej mama zmarła na nieuleczalną chorobę, a z nią coś się stało. Jej nastawienie do mnie odwróciło się o 180 stopni. Nie chciała się ze mną widywać, ja byłem totalnie rozwalony śmiercią jej mamy. Potrzebowałem bliskości, byłem rozwalony jej zachowaniem, no i jeszcze jedną rzeczą. Zaczął się między mnie a nią wciskać jeden z bardziej znanych youtuberów i streamerów, który tak jej w głowie zamotał, że nagle to on był ten dobry, a ja byłem ten zły. Czekałem cierpliwie, robiłem wszystko, by było lepiej, nie widząc, że pogrążam się tylko bardziej w tym całym badziewiu. Ona miała problemy, by spotkać się ze mną raz na miesiąc, a do niego pojechała na 2 tygodnie. Pominę fakt, że miał już jedno nieślubne dziecko na koncie, gdzie wpadł z jakąś tam laską. No i tej mojej dziewczynie też zrobił. Po wielu latach, jak się o tym dowiedziałem, no ciężko. Wielokrotnie, kochani, powtarzam, że nienawidzę youtuberów i nigdy nie chcę być tak nazywany właśnie przez to miśki. Ten skurwiel zrobił burdel w głowie mojej dziewczynie, mi zniszczył życie i wpędził w ciężką depresję. Jak to kiedyś kumpela stwierdziła, kiedyś to ty mnie wyciągałeś na miasto, a teraz ciężko cię na klatkę schodową wyciągnąć. Przestałem przychodzić na uczelnię. Wybaczcie, nie powiem wam, co się wtedy stało przez kolejne lata, bo pamiętam w sumie tylko 3 rzeczy. Gdy nareszcie pojawiłem się pod koniec ostatniego semestru, gdzie chyba 3 nieobecności kwalifikowały do niezdania, profesorowie, z którymi dobrze stałem, wiedzieli, w jakim jestem stanie i przez pryzmat naszego wcześniejszego kontaktu i sympatii nawet nie mrugnęli okiem, by wpisać mi zaliczenie ze wszystkiego. Tego w sumie nigdy nie zapomnę, jak poszedłem do psora i przeprosiłem go. Wiecie, tak normalnie po ludzku podszedłem do gościa i powiedziałem, że sorry, że mnie nie ma, że nie było mnie na tylu zajęciach, no ale nie miałem siły. On odpowiedział, no jak to nie byłeś? Przecież byłeś.
Otworzył dziennik, a tam dwie obecności na 15 nieobecności. No i dostałem równieszanego zaliczenia. Nie miałem siły, kochani, pisać wtedy też pracy dyplomowej i chciałem olać dyplom. Stałem już przed dziekanatem, żeby złożyć papiery o przesunięcie. Jednak dostałem wiadomość od mojego promotora na Messengerze. Ja w pana wierzę. Te cztery słowa, kochani, sprawiły, że coś się we mnie obudziło. Dlatego wiem, widzowie, jaką moc mają te cztery słowa i zawsze je wam będę powtarzał. Odwróciłem się i poszedłem do domu pisać pracę dyplomową. Do oddania zostały dwa dni. Nie miałem nic. Napisałem dyplom w dwa dni. Wymyśliłem cały projekt, system działania, system systemu, design, mechanizmy, użyte materiały itd., itd., itd. Potem w tydzień wykonałem prototyp. Trzymał się, naprawdę musicie mi uwierzyć, że na zmyślny system gumek, recepturek i taśmy klejącej, a na samym wystąpieniu i mojej prezentacji w muzeum, gdy była moja kolej, o mało co się nie rozwalił na oczach wszystkich. Potem już nie pamiętam nic. Tkwiłem w całkowitym mroku, a świat po prostu wokół mnie jakoś tam leciał. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam z tego okresu, to ostatnia myśl, która mnie uratowała. Zrób wszystko, by przyszła żona i dzieci były z ciebie dumne. Rok od studiów siedziałem w domu i napierdzielałem grafikę 3D. Uczyłem się, tworzyłem portfolio, szukałem pracy. Strasznie nie chciałem siedzieć w mieście rodzinnym, bo szczerze go nienawidziłem. Aż w końcu dostałem maila z firmy z Wrocławia, gdzie okazało się, że rekruter jest z tej samej dzielnicy Bydgoszczy co ja, a pracuje we Wrocławiu. Najlepsza była rozmowa rekrutacyjna. Gdy już robiłem dla nich jakieś tam małe zlecenie, obudził mnie o 9 rano telefon. Elo, jak wyjrzysz przez okno, to zobaczysz srebrną Bawarę i dresa przy niej. Popatrzyłem przez okna, nikogo nie zobaczyłem. Ty, ziomuś, nie chcę cię martwić, ale chyba ci się adresy popi***ły. Gdzie ty jesteś? No nie, to gdzie ty jesteś? Zbieraj tyłek w troki i schodź, a ja zaraz będę. Ubrałem co było na podłodze, wypłukałem ripastą do zębów, zszedłem na dół, przywitałem go słowami hola compadre, si senor, pizza, spaghetti, muchacho i przegadaliśmy sobie dwie godzinki o furach, grach i życiu. Najlepsza rozmowa moja rekrutacyjna ever. Przyjechałem do Wrocławia, gdzie szybko stałem się w sumie prawą ręką producenta, który był pierwszym człowiekiem, od którego poznałem takie zjawisko jak bezinteresowność. Gdy byłem z nim i jego dziewuszką na zakupach świątecznych przed wyjazdem do Bydgoszczy, oczywiście do mojej mamusi ukochanej, nie mogłem znaleźć bransoletki dla mamy, a nie chciałem im zajmować czasu, bo już byliśmy tam naprawdę na tych zakupach bardzo, ale to bardzo długo. Wtedy mój ziomek, producent, powiedział coś, czego nie zapomnę też do końca życia. Nie no stary, przecież nic się nie dzieje, jak już tutaj jesteśmy, to załatwmy ten temat, co będziesz potem latał. I faktycznie był żywo zainteresowany pomocą. W wieku jakoś 28-29 lat poznałem pierwszego przyjaciela w moim życiu. Jeśli to słuchasz, POR, wiedz, że w głównej mierze to dzięki tobie i Kitkowi nie zwariowałem. Jako już nie mogłem nikogo znaleźć, wiecie, żadnej dziewczyny tutaj we Wrocławiu, mimo tego iż byłem na tych różnych portalach randkowych i tak dalej, no to najwidoczniej byłem zbyt mało fajny, żeby kurczę jakoś tam kogoś poznać. No ale pomyślałem, że skoro mam tam gdzieś doświadczenie i sprzęt do streamowania, to może by zacząć nagrywać coś, no wiecie, nóż, widelec, łyżka, zabije kreatywnie czas. Założyłem się wtedy z kumplem, moim animatorem, kto wbije szybciej 1000 obserwujących na TikToku. Gdy wrzuciłem 3 filmy na początek, na następny dzień miałem już 11 tysięcy obserwujących. Potem już tylko tłukłem te filmy na TikToka, żeby zagłuszyć depresję, co słabo w sumie się udawało, ale po wrzuceniu filmu o prawach ucznia dostrzegłem cel. Mogę pomóc ludziom takim jak ja. Mogę ich wspierać. Może przynajmniej nie skończą tak jak ja i może przy okazji, wiecie, znajdę jakąś dziewuchę. Chła, 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 chła. Nie udało się. Żadna do mnie audiolożka nie pisała. Dziewuchy się nie znalazło, ale znalazłem całą gromadę miśków, kochani, które nawet mnie polubiły chyba. Bywało dużo wyświetleń, bywało mało, ale totalnie naprawdę się tym nie przejmuję. Nawet jeśli jedna osoba będzie mnie potrzebowała, to ja tutaj będę. Jednak wracając do pracy, tak jak już wcześniej w moim życiu było, wiecie, do szczęścia nie ma co się przywiązywać za długo, firma, w której pracowałem, zaczęła oszukiwać pracowników. Mój przyjaciel wyleciał na zbity pysk bez żadnego powodu, a wszystko spadło na mnie. Okej, wiecie, mogę ogarniać, ale nie za tak śmieszny hajs. Po prawie 3 latach padła decyzja, że muszę zmienić pracę.
i to nie kwestia wyrzucenia mnie, ale po prostu ja już nie mogłem wytrzymać. Ogólnie, naprawdę uwierzcie mi, że były kozackie czasy w tej filmie, ale to bym musiał chyba zrobić cały jakiś osobny odcinek o tym, żeby opisać te różne odpały, jakie mają ludzie robiąc gry. No ale wracając. Przez lata, gdy już pracowałem, pomagałem ludziom na różnych forach, grupach facebookowych z przygotowaniem portfoliów, tak jak kiedyś mi po prostu inni pomogli. I okazało się, że jedna z dziewczyn, której pomogłem, pracuje w dość fajnej firmie. Hokus pokus czary mary. Audiolog to nie twój stary, zadzwonił do mnie producent z tamtej firmy, pogadaliśmy o hajsie i z wielką chęcią przeniosłem się. Na całe szczęście zdalnie, więc mogłem pracować w domu. Tamta firma, wiecie, w której zacząłem pracę, aktualnie ledwo dycha, jednym trafem zwolnili chyba 20 albo 30 osób, a do dziś mają problem z wypłacaniem wypłat. No jednym słowem, wstyd. Gdy trafiłem do nowej firmy, zobaczyłem, że parę rzeczy można pousprawiać, by zwiększyć wydajność i komunikację. Wiecie, miałem już doświadczenie po poprzedniej firmie, a że byłem przydupasem proda, no to też wiedziałem, na co mogę patrzeć. I też bardzo często, jak z nim rozmawiałem już na stopie bezpośrednio prywatnej, no to doradzał mi różnego rodzaju rzeczy, a ja go bardzo, bardzo, bardzo uważnie słuchałem. No i pogadałem sobie z producentem nowej firmy, no i uznał, że chyba warto mnie zrobić nadzorcą grafików. No i dbałem tak naprawdę o ich progres, wiecie, umiejętności, wzrost i tak dalej. No ale przy okazji też wzrastała jakość projektu, no i optymalizacja jego. Fakt faktem, mam łatkę złego gliny, bo jestem cholernie wymagający, kochani. No ale to jest, wiecie, team. Ktoś musi być tym siusiakiem. Gdy zacząłem zarabiać już dobre pieniądze z gier, uznałem, że czas spełnić marzenie z dzieciństwa i kupić sobie motor. Namiot podróżniczy i zwiedzać świat, no bo tą pasją chciał, nie chciał, zaraził mnie mój ojciec. Na początku kupiłem 125, motocykl, Malachi Putti i wyjeździłem ile wlezie, żeby po roku zrobić prawko i kupić prosto z salonu motocykl wyprawowy, wymarzony, na którego w pocie czoła, kochani, zbierałem hajs. I pamiętajcie o jednym. Ja jestem, kochani, zwykłą małpą z szarego polskiego blokowiska, któremu w głowie dźwięczą jak dzwon słowa ojca. Tatuś każdą złotówkę 5 razy ogląda przed wydaniem. No właśnie. Pamiętacie tą formułkę o szczęściu? Nie ciesz się, bo zaraz coś się spierdzieli? No właśnie. Spokojem, planami na wyprawy i motocyklem nacieszyłem się 2 miesiące. Idealna pogoda, pusta droga, na pół sekundy sprawdziłem, czy ziomek poprawnie wyprzedza samochód. Najechałem krawędzią lekko na krawężnik przy prędkości 30-40 km i przytuliłem się z lampą. Dwie nogi złamane. Gdy byłem w szpitalu, spalił mi się komputer ze wszystkimi danymi i grafikami z YouTube'a. Potem w mojej ukochanej 200-konnej Audi w Quattro, której pożyczyłem znajomym mojemu przyjacielowi, padło w jednym momencie turbo, silnik i połowa sprzętu pod maską. Koszt naprawy to koszt samochodu. Potem rozwalił mi się telefon ze wszystkimi zdjęciami z mojej historii motocyklowej. O, tak, ten tekst piszę właśnie siedząc na wózku inwalidzkim, bo wypadek był na tyle poważny, że nic tylko się cieszyć, że jeszcze jestem tutaj z wami, nie? Kiedyś chyba jeszcze będę chodził, ale mimo tytanowych prętów w nogach, 3 albo 4 operacji i dziesiątek godzin rehabilitacji, nadal nie mam wzrostu. Ale wiecie co? Mimo tego stanu poznałem miłą osobę, którą możecie zobaczyć w odcinku z Mirakuliną. Moi przyjaciele, których poznałem we Wrocławiu przez lata pracy, do mnie wpadali i pomagali mojej mamie. Szybko fakt faktem zrewidowałem, kto faktycznie był przyjacielem, a kto tylko frajerem. Nakupowałem dziesiątki klocków Lego, bo jak wiecie, Lego jest moją ukochaną pasją, na którą w końcu mnie stać. Kupiłem jakąś zgruzowaną betę, która żre olej jak nie wiem co i w połowie jest rozwalona, ale jeździ. No bo nie mówcie tego lekarzom, ale się władowałem do samochodu i sobie jeżdżę na różne wycieczki. No i najważniejsze, umiem już sam robić kupę. Nie, no żartuję, a moi widzowie, mimo tego, że przez pół roku nic nie wrzucałem, o mnie nie zapomnieli. Za co, kochani, wam dziękuję i mega przepraszam, że nie wchodzę na Discorda, ale teraz rozumiecie, co przeszedłem w życiu i choć bardzo się staram, to na wiele rzeczy jeszcze nadal nie mam siły. Maska, którą noszę na odcinkach, nie jest tylko częścią wizerunku i głupim dodatkiem, a codziennością akceptowalną przez społeczeństwo, bo przecież wiecie, facet musi być zawsze silny, i nie może się załamywać, nie?
No a drugi powód jest taki, to nie chcę, żeby się dowiedziały o mnie tutaj ludzie, którzy mi zrujnowali życie. Możecie się spytać, co będzie dalej. Nie wiem. Wizja wypadku ciągle tkwi w mojej psychice i nie mogę w żaden sposób pozwolić na to, żeby to się powtórzyło, więc choć naprawdę kochałem motocykle i kochałem to uczucie, to już niestety chyba raczej do tego nie wrócę, ale jedno jest pewne. Nie poddam się i będę dalej walczył o lepsze jutro. No bo wiecie, samochody przecież też kocham. I wy, kochani, też się nie poddawajcie. Bo chciałbym ten odcinek zakończyć 4 słowami. Ja w was wierzę. Z głębi tego jednego okruszka serca, który mi jeszcze pozostał przez ten cały żywot. Dziękuję za oglądanie, za słuchanie. Jak chcecie, możecie kliknąć jakiegoś przyciska. Buzi.